Jesteśmy w miejscowości Rzeczyca. No i właśnie krótki objazd po tym, co ciekawego dzieje się na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. A Rzeczyca to jedno z tych miejsc, gdzie rzeczywiście się dzieje. Nie tylko Rzeczyca. Jesteśmy w trakcie realizacji dużego projektu sfinansowanego z Nowego Ładu i ze środków własnych gminy Międzyrzec Podlaski. To ponad 19,5 km dróg gminnych przebudowywanych. To ponad 24 miliony środków wydatkowanych w tym roku i w roku 2024. Znajdujemy się na ulicy Polnej w Rzeczycy. Jest tutaj przebudowywany ciąg dróg Krzywa i Polna wraz z chodnikiem. Znajdujemy się przy szkole podstawowej w Rzeczycy. Wszystkie nasze działania służą poprawie bezpieczeństwa zarówno na drogach, jak i również w ciągach pieszych. Ten ciąg pieszy na pewno poprawi bezpieczeństwo przy szkole. Znajdujemy się na zatoczce autobusowej, specjalnie zbudowanej w tym projekcie, tak aby dzieci mogły bezpiecznie wysiadać i wsiadać do autobusów, które dowożą dzieci spoza miejscowości Rzeczyca. Oprócz tego miejsca realizowane są inwestycje w ramach tego Polskiego Ładu w miejscowości Misie, w miejscowości Strzakły, w miejscowości Tłuściec. Tam oddaliśmy, a właściwie w trakcie realizacji jeszcze oddamy w tym roku, są dwa odcinki przebudowywanych dróg. Trzeci odcinek będzie realizowany w roku 2024 w Tłuścu. No i oczywiście w miejscowości Tuliłów, ulica Przeciętka, jest już oddany odcinek drogi i drugi odcinek w roku 2024. W tym roku i następnym będą przebudowywane w ramach Polskiego Ładu odcinki dróg w miejscowości Wysokie i tutaj w miejscowości Rzeczyca, ulica Podleśna. Więc ogromny projekt inwestycyjny, jeden z największych chyba w historii gminy Międzyrzec Podlaski i jeden z największych projektów drogowych, które realizujemy na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. I oczywiście gmina stara się konstruować finansowanie tych projektów również przy wsparciu środków zewnętrznych. Takim przykładem jest blisko 1,3 km drogi gminnej w miejscowości Jelnica, gdzie oprócz środków z Polskiego Ładu, środków własnych gminy Międzyrzec, korzystamy również ze środków unijnych na realizację tego projektu. Te działania, ten ogromny zakres działań jest możliwy dzięki skrupulatnej polityce gminy oraz długofalowej polityce finansowej gminy. Sprawia to, że możemy realizować wiele ciekawych projektów na terenie gminy. Za chwilę opowiemy jeszcze o innych.